Witajcie. Dzisiaj kończymy temat związany z zestawami arkuszy. Aby przejść do menedżera zestawów arkuszy, należy wprowadzić odpowiednie polecenie. Tym poleceniem oczywiście jest zestaw arkuszy. Po wpisaniu polecenia klikamy oczywiście przycisk Enter. Po otworzeniu menedżera należy otworzyć odpowiedni zestaw arkuszy. W tym celu należy rozwinąć menu rozwijane i wybrać opcję Otwórz a następnie wyszukać odpowiedni plik zestawu arkuszy. Ja w tym momencie używam zestawu z poprzedniego filmu. Zauważcie, że po najechaniu na każdy z arkuszy wyświetla się jego szybki podgląd. Przejdziemy teraz do arkusza o nazwie Tuleja. W dzisiejszym filmie przedstawię wam dwie ciekawe możliwości zestawów arkuszy. Pierwszą z nich jest możliwość wstawienia tabeli listy arkuszy. Klikamy prawym przyciskiem myszy na dany Arkusz i wybieramy opcję Wstaw tabelę listy arkuszy. Dzięki tej opcji stworzymy szybko listę arkuszy zawartą w naszym zestawie wraz z parametrami tych arkuszy, które za chwilkę pokrótce przedstawię. Z prawej strony znajdziemy ustawienia kolumn naszej tabeli. Tutaj są różne typy danych, np. numer arkusza, tytuł arkusza oraz data z zapisu danego arkusza. Możemy oczywiście do naszej tabeli dodać nową kolumnę. I mamy tutaj wiele możliwości do wyboru, i są to różne typy danych. My do naszej tabeli dodamy kolumnę o nazwie całkowity czas edycji rysunku, która znajduje się w tym miejscu. Po lewej stronie zobaczymy podgląd naszej tabeli, a my oczywiście możemy jeszcze zmodyfikować tekst nagłówków oraz tekst tytułu. Przechodzimy do drugiej zakładki. A w niej zaznaczymy wszystkie arkusze, które mają zawrzeć się w naszym zestawieniu. Następnie możemy kliknąć przycisk OK i wstawić w arkuszu naszą tabelę. Na przykład wstawimy ją w tym miejscu. Oczywiście teraz nasza tabela będzie zawierała oprócz numera arkusza oraz tytułu arkusza, które znajdują się również w menedżerze zestawów arkuszy, także datę zapisu rysunku. Oraz całkowity czas edycji danego rysunku. Drugą istotną sprawą jest możliwość wydruku całego zestawu arkuszy. Aby zapisać zestaw arkuszy do PDF, a należy kliknąć prawym przyciskiem na dany zestaw, wybrać opcję Opublikuj i teraz z prawej strony kliknąć na opcję Opublikuj do pliku PDF. Oczywiście, zamiast zapisywać plik do PDF, możemy go po prostu wydrukować, wybierając opcję Opublikuj na ploterze. Zanim jednak to zrobimy, warto przejść do opcji zarządzania ustawieniami strony. Teraz możemy dodać nowe ustawienia strony bądź zmienić istniejące. Ja wybiorę tą drugą opcję i dostosuję bieżące ustawienia do moich potrzeb. Biorę na przykład odpowiednią drukarkę, rozmiar papieru. I tak dalej, i tak dalej, i zatwierdzę przyciskiem OK, aby zapisać wszystkie zmiany. Aby wykorzystać do wydruku wcześniej zapisane ustawienia strony, należy przejść do Opublikuj oraz Opublikuj używając zmian ustawień strony i wybrać odpowiednie ustawienia. Po kliknięciu zestaw zostanie wydrukowany. Chcesz zobaczyć więcej? Banij suba!